nastały mroczne czasy. Nasz świat nigdy dotąd nie napotkał większego zagrożenia. Doszło do zniknięć, morderstw, ale podkreślam, ministerstwo zachowało siłę. Zapewnimy ludziom bezpieczeństwo. Znacie chyba naszego gościa, pani Charity Barbicz, wielbicielka Mugoli i ich zwyczajów. Dość nagini. Jakie wieści. Zakon już wie, że infiltrujemy ministerstwo. Przenoszą go dzisiaj. Zbyt wiele już było pomyłek, gdy w grę wchodził Harry Potter. Dzisiaj zabiję Harry Pottera osobiście. Awadabra! Wszyscy gotowi? Kiedy dotrzemy do nory? Będziesz bezpieczny. Jeśli ktoś nas zaatakuje po drodze, śmierciożercy nie poznają, który z nas jest tym prawdziwym. Szybciej, Harry! Uważaj! Harry, musimy wrócić po prostu. Wiernie, ale sprzę zaklęcia, a ja będę prowadzić. Szybciej! Nagi! Nagi!
Harry! Jesteś cały? Harry! To... on! No, Harry! To... Voldemort! Gdzie Hagrid? Co z Voldemortem? Nic mu nie jest, Harry. Hagrid żyje. Zakon rzucił zaklęcia ochronne na Norę. Jesteśmy bezpieczni. Póki co. Nie powinienem tu być, tylko narażam wszystkich. Spokojnie. Nie możesz tak szaleć po tym wszystkim. Poza tym, nie ruszymy się stąd aż do wesela. Wesela? Billa i Flair. Mieliśmy ci powiedzieć, ale byłeś dość nieprzytomny. Lepiej się przyszykuj. Przecież nie możesz iść na wesele w tym stanie. Nie śpiesz się, Harry. Musisz wydobrzeć. Ron ma rację. Skoro nie mogę iść na wesele, jak mam znaleźć inne horcruxy? Dumbledore odszedł. Musimy dokończyć jego dzieło. Musimy zniszczyć Voldemorta. Tak sobie myślałem, Voldemort, sami wiecie kto, ukrył duszę w horcruxy, tak? A dwa zostały zniszczone, tak? Czy on wie, że część niego nie żyje? Nie wiem. Znajdźmy pozostałe cztery i zniszczmy. Możemy pomówić o tym później? Nie wolno nam zepsuć wesela Billa i Flair. O, jaki piękny namiot! Kurczę! Widać szaleństwo jest dziedziczne. Kto to jest? Ojciec Luny, Xenophilius. Przywitajmy się. Popierał Harry'ego przez całe lato, podczas gdy prorok ignorował prawdę. Poza tym, to może być nasza ostatnia szansa na rozmowę z Luną. To dziwne. Do Hogwartu wrócą wszyscy oprócz nas. Dzień dobry, panie Hogwarts. A, ufam, że wie pan, panie Potter, że żongler zawsze wspierał Dumbledora za jego życia. I takoż pana będzie po jego śmierci. Dziękuję. Czy Luna tu jest? Zatrzymała się w tym uroczym ogródku, nawiedzonym wspaniałą plagą gnomów. Czy raczej, jak brzmi ich poprawna nazwa, Gernumbli Gardens. Możecie ich pogratulować panu Weasleyowi. Przed chwilą was szukał. Dzięki. No, tak zrobię.
Panowie, z nim musi tu być. Jak niby mamy szukać horcruxów, jeśli nawet nie wiemy, jak wyglądają? Więc Dumbledore zdołał znaleźć dwa. Zniszczył pierścień i znalazł medalion. No tak, ale nieprawdziwy, prawda? Ale wyglądał jak prawdziwy. Gdzieś jest ten prawdziwy. Znaczy horcrux. Mój kumpel chodził z nią do Bobato. Panie Wesley? Chciał pan z nami mówić? A, tak, tak, rzeczywiście. Widzicie? Okazuje się, że Dumbledore coś nam zapisał. Wszystkim nam? Tak. Tobie, Ron. Zostawił wygaszacz. Hermionie. Egzemplarz baśni Barda Bidleya. A tobie, Harry. Znicza, którego złapałeś w pierwszym meczu Quidditcha. Dał ci też miecz Godryka Gryffindora. Ale ministerstwo upiera się, że Dumbledore nie mógł ci go zapisać. To i tak bez znaczenia, bo nie wiadomo, gdzie jest miecz. Powiedział, do czego służą? Obawiam się, że nie. No, to zanieście te rzeczy do swoich pokojów i pójdziecie na przyjęcie. Świętujemy, jest wesele, czyż nie? Moja mama mi czytała baśnie Barda Bidla. Jak bajki dla dzieci mają nam pomóc znaleźć horcruxy? Nie wiem. Może Dumbledore chciał nas pocieszyć. Myślicie, że to wskazówki? Czy przed weselem miałbyś pokaz fajerwerków? Ministerstwo padło! Minister magii nie żyje! Nadchodzą! Myślisz, że zjawi się tu sama wiesz kto? Gdzie jesteśmy? W Londynie. Szaf z Briawyni. Musimy się przebrać.
Proszę, wzięłam parę rzeczy na wszelki wypadek. Wiecie, że każdy z nich może być śmierciożercą. Skąd mieliby wiedzieć, że tu jesteśmy? Zawsze umieli nas znaleźć. W wiadomościach Mugoli pełno katastrof, ale wiemy przecież, co to znaczy. Śmierciożercy. Wzięłam pelerynę niewidkę, Harry. Pomyślałam, że się przyda. Myślisz, że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonu. Kto ci wygląda podejrzanie? Nie wiem. Może ten koleżka z gazetami nie budzi zaufania. Naprawdę tak myślisz? Mi się to tak nie podoba. Musimy wszystko zrobić na następny tydzień, bo się... Widzieliście to? Może jutro pójdziemy obejrzeć. Pozdrawiam wieści! Weź gazetę! To nie śmierciożerca. Chcę mieć to już z głowy. Wtedy można będzie... Czytałem w gazecie. Podobno znowu sprawiali... Te dżinsy są przyciasne. O, tak mi przykro. Następnym razem weź własne. Czy ja wiedziałem, że się gdzieś wybieramy? Nie jestem mocny we wróżbiarstwie. Nie o wróżbiarstwo, tu chodzi tylko o planowanie. Musimy planować, żeby sobie poradzić. Sprzedawca gazet to Mugol. Tak, cóż. Lepiej być ostrożnym. Co z tą kobietą tam? Sprawdziłeś ją? Uwielbia mnie? Udaje, że nie, ale uwielbia. Teraz pod nowym kierownictwem. O nie, zostawił mnie, zostawił mnie, o nie, o nie, o nie, a ja na to parę. Czemu nie? Nie jest śmierciożercą. Myślisz, że nadal jest namiar na Harry'ego? Może dlatego śmierciożercy wiedzą, gdzie nas szukać? Namiar zdejmują z 17-latków, a Harry nie zbliżał się do śmierciożerców, więc nie mogli go namierzyć. Coś jednak zdradza, gdzie jesteśmy. Kobieta ze znakiem to też Mugol. Chyba zgubiliśmy śmierciożerców. Co? Dokąd teraz? Do dziurawego kotła? Zbyt niebezpieczne. Jeśli Voldemort przyjął ministerstwo, żadne stare miejsce nie jest bezpieczne. Posiedźmy tutaj.
i opracujmy plan. Co sądzisz, Harry? Harry? Nie sądziłem, że tu kiedyś wrócę. Czy to bezpieczne? Stój! Nie! Co to było? Na pewno jedna z klątw zakonu chroniących dom. To śmierciożercy mogą wejść do Grimald Place? Nie, ale nie powinni też wiedzieć, że przenosimy Harry'ego.
robota! Wracamy do Gladiusa i naszej popularnej audycji Kumple Pottera. Wieści dotyczących przyjaciół Harry'ego Pottera. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że Rubens Hagrid, znany gajowy z Hogwartu, ledwie uniknął aresztowania na terenie Hogwartu, gdzie podobno urządził przyjęcie pod hasłem "Pobierajcie Harry'ego Pottera w swojej chatce". Hagrid nie został jednak zabrany do aresztu i, jak sądzimy, ukrywa się. Przypuszczam, że warto mieć brata wzrostu 5 metrów, gdy się ucieka przed śmierciożercami. Na pewno to nie zaszkodzi. Jesteśmy pełni uznania w Potterwarcie dla ducha Hagrida, ale nie idźcie w jego ślady. Przyjęcia Popieraj Harry'ego Pottera nie są rozsądne w obecnym klimacie. Zwłaszcza, że jak słyszeliśmy, ministerstwo korzysta teraz z usług szmalcowników. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, ministerstwo zezwoliło tak zwanym szmalcownikom na chwytanie wszystkich osób uznanych za niepożądane. W takim razie nas to chyba nie dotyczy. Obaj cieszymy się względami dziewcząt. To na pewno dzięki... Hej, Hermiono. Musimy być cicho. Kto wie, co tu jeszcze jest? Sprawdźmy resztę domu. Myślisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przebudzić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. Myślisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przypuścić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. Woda! Myślisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne za zakon nie powinny nikogo przeprowadzić, ale lepiej to sprawdzić. Thank you.
myślisz, że ktoś tu jest? Zdjęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przypuścić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. Idź heavy metal! Widzisz, że ktoś tu jest? Zaklęcie ochrony. To jest woda! Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. To jest woda! Widzisz, że ktoś tu jest? Zaklęcie ochronne zakonu nie powinno nikogo przypuścić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcę żadnych... Widzisz, że ktoś tu jest? Zaklęcie ochronne zakonu nie powinny nikogo przypuścić, ale lepiej to... Widzisz, że ktoś tu jest? Zaklęcia ochronne zakonu nie powinny nikogo przypuścić, ale lepiej to sprawdzić. Nie chcemy żadnych paskudnych niespodzianek. Let's go!
R.A.B. R.A.B. Takie były inicjały w fałszywym Horcruxie, który znalazł Dumbledore. Regulus Arcturus Black. Brat Syriusza? To on ukradł prawdziwy Horcrux. Część duszy Voldemorta. Ale jak go znaleźć? Stworek. Stworek? Za grosz bym mu nie ufał. Stworek mieszkał w kuchni na dole. Na pewno nadal tam jest. To brzmi jak Stworek. By nic mu nie było. Tak długo był sam. Hermiona zdradził Syriusza. To nie była jego wina. O, tu jest. Pan znowu... Stworku! Regulus miał medalion. Gdzie jest teraz? Stworek nie wie. Ale widziałaś go. Stworku! Regulus miał medalion. Gdzie jest teraz? Stworek nie wie. Ale widziałaś go. Stworek nie rozmawia ze szlamanem. Stworek nie zdradza swego pana Regulusa Blacka. Ja jestem twoim panem, Stworku. Co Regulus kazał ci zrobić z medalionem? Zniszczyć go. To był jego ostatni rozkaz dla Stworka. Stworek próbował wszystkiego, ale nie zdołał. Stworek zdradził swego pana. Stworek nie mógł zniszczyć tego medalionu. I co się z nim stało? Co się stało? To nic nie da, Harry. Przywykł do krzyków. Musisz spróbować czegoś innego. Masz, Stworku. Chciałbym ci to dać. Chcemy dokończyć dzieło pana Regulusa i zniszczyć prawdziwy medalion. Mundungus! Mundungus Fletcher ukradł medalion! Stworku, musisz go znaleźć. Proszę, znajdź Mundungusa. Wziąłeś stąd medalion. Co z nim? A co? Jest wartościowy? Wciąż go masz. Nie. Martwi się, że za tanio go sprzedał. Wiedźma z ministerstwa mnie zmusiła. Do sprzedaży praktycznie ukradła. Nazywa się chyba Umbridge. Umbridge? Tak. Wiecie już, co chcieliście. Więc może mnie puśćcie. Umbridge znowu trzęsie ministerstwem. Prawie nie wychodzi. Więc my musimy tam wejść. Medalion to jedyny Horcrux, o którym wiemy. Musimy go mieć!
zdajesz chyba sobie sprawę, że nie ma mniej bezpiecznego dla nas miejsca na całym świecie. Hermiona ma rację, stary. Będą nas szukać. Przychodzi ci do głowy co innego? Musimy zrobić parę wypraw zwiadowczych, znaleźć bezpieczny sposób, by wejść do środka. Do zobaczenia, Harry. Grand Quota!
dziękujemy.